Witaj w filmie poświęconym klasyfikacji ochrony maszyn i urządzeń elektrycznych. Przedstawię Ci dzisiaj podstawowe informacje dotyczące ochrony maszyn. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa w przypadku maszyn elektrycznych jest obudowa. Chroni ona użytkownika przed dotknięciem zarówno części ruchomych, jak i tych będących pod napięciem. Poza tym osłona ochrania maszynę przed dostaniem się do jej wnętrza ciał obcych. Rozróżnia się następujące stopnie ochrony maszyn. 1. Maszyny bez ochrony elementów wirujących i części będących pod napięciem w czasie normalnej pracy. 2. Maszyna chroniona przed przypadkowym dotknięciem do nieizolowanych części będących pod napięciem przez dłuższą część ciała ludzkiego, np. dłoń, oraz przed dostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 50 mm. 3. Maszyna chroniona przed dotknięciem części będących pod napięciem i części ruchomych we wnętrzu maszyny lub osłony palcem lub przedmiotem o długości nie większej niż 80 mm, a także przed dostaniem się ciał stałych o średnicy większej niż 12 mm. 4. Maszyna chroniona przed dostaniem się przedmiotów o średnicy większej niż 2,5 mm. 5. Maszyna chroniona przed dostaniem się przedmiotów o średnicy większej niż 1 mm. 6. Maszyna chroniona przed szkodliwym przedostaniem się pyłu. Jednak ten stopień nie zapewnia całkowitej pyłoszczelności. Istnieje również klasyfikacja dotycząca przedostawania się wody do wnętrza maszyny. Ze względu na przedostawanie się wody do wnętrza maszyny rozróżnia się następujące stopnie ochrony maszyny. 1. Maszyna bez specjalnych środków ochrony. 2. Maszyna chroniona przed kroplami wody padającymi pionowo. 3. Maszyna chroniona przed kroplami wody przy pochyle o kąt do 15 stopni względem pionu. 4. Maszyna chroniona przed deszczem padającym na maszynę pod kątem 60 stopni względem pionu. 5. Maszyna chroniona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. 6. Maszyna chroniona przed strugami wody z dowolnego kierunku. 7. Maszyna chroniona przed falami wody. 8. Maszyna chroniona przed zalaniem, przy czym zanurzenie maszyny nie powinno przekraczać 1 metra w czasie 30 minut. 9. Maszyna chroniona przed długotrwałym zanurzeniem. Warto wspomnieć jeszcze o sposobie oznaczania stopni ochrony. Oznacza się je symbolem IP oraz cyframi. Pierwsza z nich oznacza stopień ochrony przed dotknięciem części pod napięciem lub części ruchomych oraz przed dostaniem się ciał stałych. Z kolei druga oznacza stopień ochrony przed przedostaniem się wody do wnętrza maszyny.